Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia, małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystko, także każdemu człowiekowi pomaga swoją łaską. Teologia wskazuje, że każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Pomodlmy się teraz na rozpoczęcie procesu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników wojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Idźmy w procesji, upraszając Bożego błogosławieństwa dla nas i dla naszego miasta Szczecina. Będziemy śpiewać litanie do wszystkich świętych. To nie ma jeszcze znicza, jest około 30 jeszcze do odbioru tutaj obok Biblii Świętego Jana Pawła II. Thank you.